kolejna paczuszka. Znowu in pościgiem. No dobra, ja już w domu, paczucha w domu, szybki mały unboxing. Ogólnie miałem nie nagrywać, kurczę, tego, ale jako ciekawostka, zmiany na moim stanowisku, to zobaczymy, co tutaj będzie, jak to będzie działać. Oczywiście przewód USB. Jakiś taki kluczyk, widać, że też wydrukowany na drukarce 3D. I czekajta. Tara. Gdzie to jest? Gdzie ta folia się zaczyna? Dobra. I mamy. Haha, proszę bardzo, jaki ładny. Sim Masters, proszę bardzo. Z mocowaniem do biureczka. Jestem ciekaw, czy mi się to sprawdzi. Bo już widzę, że fajnie by było, jakby tutaj też był przelot na drugą stronę. Tak jak te śrubki tutaj są mocujące chyba dekielek, to jakby to był przelot też na drugą stronę, to by mi było łatwiej tam zamontować przy stanowisku. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale powiem wam, że wykonanie, tu wszystko jest na drukarce 3D, jest petarda, bardzo dobre wykonanie. No zaraz zobaczymy, jak to się sprawdzi, jak zamontuję do stanowiska, jak to będzie działać i czy gierki będą mi wykrywać ten ręczny, to jest najważniejsze. Dobra, to się biorę za montaż. No dobra, hydro zamontowałem, ale to jest tylko tak tymczasowo. Tymczasowo jest tutaj zamontowane, bo stare hydro jeszcze mam tutaj z tej strony. W miejsce tej hydrołapy pójdzie skrzynia biegów na dół i tutaj hydro pójdzie bliżej kierownicy, także będę miał tutaj, wiecie, biegi, pach. Sorry, że tutaj jest tak ciemno, ale nie mam jak tutaj doświetlić od tyłu, bo mam tylko po prostu lampkę taką LEDową, no tutaj z góry mnie doświetla, jeżeli już przód pyska, ale no powiem wam, że feeling, kurde, tej hydrołapy od Sim Masters jest petarda, naprawdę, to jest fajny, budżetowy, ręczny, który jest naprawdę super wykonany i ja myślałem, że wiecie co, że to jest tak, wiesz, z drukarki 3D, że to będzie chujnia, bo mały będzie skok, a ten skok, zobaczcie, jest naprawdę bardzo długi. Tu jest czujnikiem Hala, czyli wiadomo, będziemy albo delikatnie zaciągać, albo na maksa, wiadomo, najlepiej w sumie zero-jedynkowo, mają zblokować koła, ale ten, ale sam feeling, kultura pracy tego jest naprawdę bardzo fajna. Ten, kurczę, no wiecie, tutaj na hydro, na sprężynie i tak dalej, też jest spoko, ale to wszystko trzeszczy i tak dalej, a ten jest naprawdę fajny i myślę, że tutaj superancko mi się sprawdzi na stanowisku. No i zaraz go podpinam i w sumie zobaczymy, jak go wykryje Windows. No dobra, muszę, kurde, mieć drugą rękę i zobaczyć, w którą stronę się go podpina i zobaczymy, czy mi gierki go wykrywają. No dobra, pierwszą grą, jaką sobie sprawdzimy, to jest Car X Street. To jest nowa gierka, która też mojej starej hydrołapy nie wykrywała. To jest Chińczyk jakiś, kurczę, który kosztował kupę kasy. Na początku się sprawował dobrze, ale wszystkie nowe gry, które wychodzą, już jakby, no nie wiem, nie wspierają tego, nie dają sterowników, wiadomo. Także zobaczymy sobie tutaj. I proszę bardzo, jest handbrake, od razu na dzień dobry, pięknie wykryty. Tamtą hydrołapę mi wykrywało tutaj w takich chińskich krzaczkach, znaczkach i nie dało się tego przypisać. Zaraz sobie zobaczymy, jako e-brake zaciągamy i mamy button one, pięknie, ok, cofamy sobie, zapisujemy sobie ustawienia. No i let's go, zobaczymy, czy działa. Zrzucimy sobie bieg. Auto jedzie, zaciągam łapę. Działa, kurde, zarąbiście, ale jestem szczęśliwy, nie uwierzycie, jak bardzo. Super, ej, naprawdę. Ja pierdziel, ale się namęczyłem z tym moim. Zaraz sprawdzimy w innych grach oczywiście. Wrzuć nam jedynkę. Wyjedziemy na ulicę gdzieś.
nabierzemy większą prędkość, zaciągniemy sobie zaraz ręczny. A gierka, powiem wam, że jest petarda i polecam. Niewielkie pieniądze, mamy super grę z otwartym światem. Trójeczka, jedziemy. O, trójeczka nie weszła. Nawet sobie zobaczcie teraz pokazówkę tej gry. No i ciągniemy. Super! Ej, petarda. Dobra, biorę się za kolejną grę. No to zobaczcie, to druga gra, to jest Japanese Drift Master, polski producent. Kolejna zarąbista gierka, czekamy na pełną wersję, mamy na razie dostęp do prologu. Wchodzimy sobie w ustawienia, wchodzimy sobie w sterowanie i mamy tutaj własne przypisania. Więc wchodzimy sobie we własne przypisania i tutaj był hamulec ręczny, ja musiałem sobie zbindować tutaj przycisk przy bazie, żeby mieć ręczny, no bo oczywiście mojego starego ręcznego nie wykrywało. Także jeszcze raz, patrzcie. O, jest pięknie, handbrake. Wszystko ładnie wykrywa, T300 RS. Shifter wykrywa jako T500 RS, gear shifter, kontroler Xboxa i mamy handbrake. No i dobra, przypisujemy go sobie, zaraz zobaczymy. Hops. Patrzcie to. Kurde, ale jestem szczęśliwy. Ja pierdzielę. Dobra, bierzemy, zapisujemy. Wstecz. Wstecz. No i co? Odpalamy gierkę i zaraz zobaczymy, czy będzie wszystko pięknie działać. No i ja pierdzielę, ale się namęczyłem. Czekajcie, tą myszkę zabiorę. Tylko trochę, wiecie, ciężko się jeździ jedną ręką. Łapa! Działa, tylko latarnia zaliczona. No ta myszka miała zniknąć. Dźwięk, przepraszam za dźwięk, ale jak gram, jak robię live'a, to dźwięk mam opuszczony z monitora, a wtedy no, dźwięk Discorda mam na słuchawce. Jak gram samemu, to przełączam sobie dźwięk na głośniki i subwoofer, ale no po prostu wczoraj robiłem live'a i nie przełączyłem tego. Dobra, no jedziemy. Trójeczka. Jedziemy prostą drogą. Dobra, hydro działa. Jeszcze raz. Tak, żebyście widzieli. Zaciągam i od razu patrzcie, co się dzieje z autem. Prosto akurat wyhamował. No nie mam jak tego zrobić, żeby chociaż kierownicą tu bujnąć go. No ale działa. Działa, dobra, jestem szczęśliwy. Jeszcze jedna gra. Bo... A dobra, to zaraz będzie. No dobra, kolejna produkcja to jest Forza Horizon 4. Powiem wam, że dziwna anomalia, bo wcześniej na Forzie Horizon 4 mój ręczny działał i on działa jakby przypisywanie. Zobaczcie, poczekajcie. A, już nie działa. A, nie działa, kurde, bo przecież go odłączyłem. Ja pierdzielę, jestem głupi. Dobra, to teraz tak. No dobra, i nowy się przypisał. Nieznane urządzenie, oś pierwsza. No dziwnie się to przypisało, no ale okej, okay, wyłazimy. Zapisz i kontynuuj. Poziom trudności. Sobie zrobimy manual ze sprzęgłem. Mamy zimę w Forza Horizon 4. No dobra, no to dokończę. Działała ta stara hydrołapa. A po jakiejś takiej aktualizacji przestała mi działać. Nie wiem, coś zrypali w Fordzie. Poczekajcie, no działa? Też nie działa, czyli coś ewidentnie w Fordzie się zrypało. To będę musiał jednak pogrzebać w ustawieniach.
Nie wiem, gdzie to mam szukać. Ustawienia. Jakoś tu mi się dziwnie to ustawia. Zawsze to działało inaczej. Klawiatura, kierownica. I tutaj mam no, urządzenie oś pierwsza, urządzenie przycisk piąty, hamulec ręczny. A poczekajcie, a jak to jest zaawansowane? No wybierz. Wybierz profil, który chcesz nadpisać, te czynności nie można cofnąć. No dobra, no chcę, no niech będzie profil ten. I przypisuję go. Hamulec ręczny, urządzenie oś pierwsza. Zapisz. Okej. Okay. No to nie jest podłączona? Co tu się zrypało? Coś się ewidentnie zrypało. Nie, no działa kierka. Ale hydro nie działa. Czyli coś popieprzyli. Dobra, to jeszcze sprawdzimy sobie w Forza Horizon 5. No dobra, no to teraz mamy Forza Horizon 5. Wchodzimy sobie w opcje. No i zobaczymy, jak to nam się ustawi. Sterowanie, zmień, kierownica. I teraz hamulec ręczny, przypiszemy go sobie ponownie. Pięknie go wykryło. Także wychodzimy sobie, zapisz i kontynuuj. Widzicie, jak prosto to jest? I tak samo było w Forza Horizon 4 i nagle się to zrypało, jakieś dziwne rzeczy się porobiły. No dobra, jedziemy sobie... Wyjedziemy sobie na ulicę, jest ciemno, to za dużo nie będziemy widzieć. No ale zaraz łychę. Dobra, stabilizuj. No skręcaj. I łycha. Dobra, wajcha działa, kurde. Pięknie, pięknie. Kawał, kurde, dobrej roboty. Powiem wam, że naprawdę jestem mega szczęśliwy. Za niewielkie pieniądze dostajemy kawał fajnego sprzętu. Sim Masters, wielka, kurde, łapa w górę. Powiem wam, ile mnie wyszło. Kupiłem na Allegro. Prosto od producenta. Sim Master normalnie się Masters ogłasza na Allegro. Mają tą hydrołapę za 129,99. I mi wychodziła wysyłka za darmo. Miałem jeszcze jakieś tam 10 monetek uzbierane na Allegro, które mi dawały 10 zł zniżki, więc ta hydrołapa mnie wyszła 119,99 z darmową przesyłką do paczkomatu. No jest, kurde, petarda. Ja jestem mega szczęśliwy, naprawdę. Fajnie działa, przyjemny, ręczny, dużo miejsca nie zajmuje. Mi tu też, wiecie, chodzi o to, że to pójdzie tutaj w to miejsce i u mnie cały ten mechanizm z kierownicą idzie i się opiera tu o ścianę, żebym mógł wyjść. No i tak z tym tutaj trochę rympołem, trochę tu było niewygodnie, on tutaj tak sterczał daleko, więc dlatego mam tak, a nie inaczej. No ale teraz jest naprawdę fajnie, bo mi też działa w każdej grze. Jestem szczęśliwy. Dobra, to by było na tyle. Także jeszcze raz Sim Masters, łapa w górę, jak w ogóle kiedykolwiek obejrzycie ten film. A ja mam kolejny upgrade. Jeżeli to można nazwać upgrade'em, myślę, że tak. Dlatego, że chociaż działa w każdej grze i jest kawał fajnego sprzętu. Strzałeczka, do następnego, cześć.